Pozostając w temacie dezinformacji, chciałbym dzisiaj, teraz, właśnie teraz, bardzo szybko rozebrać pewne pociski informacyjne, które całkiem niedawno Rosja wystrzeliła w kierunku świata. Rosja, a konkretnie służba wywiadu zewnętrznego Federacji Rosyjskiej. Przypominam, że na Ukrainie toczy się wojna, której Rosja nie uznaje za wojnę i w swojej narracji twierdzi, że jest to specjalna operacja wojskowa. Dlaczego jest to specjalna operacja wojskowa? Dlatego, że to, jak to Rosja przedstawia nie tylko nam, ale i światu, nie tylko swoim obywatelom, ale i światu całemu, to jest to operacja wyzwolenia Ukrainy z jakichś mitycznych, nie wiem, osób, które tam, czy rządów, które się dzieją, nazywają ich zaraz banderowcami, nazistami, tak? No, nieistotne. W każdym razie taka jest narracja i walczą tam z wojskami całego NATO, a przede wszystkim wojskami polskimi, ukraińskimi i polskimi, co oczywiście jest jedną wielką bzdurą, natomiast dzięki temu nie nazywają całej tego wszystkiego, co się na Ukrainie dzieje, wojną, tylko specjalną operacją wojskową. To wyjaśnienie było istotne, ponieważ to już jest pierwsza potężna dezinformacja ze strony Rosji. Teraz będę troszeczkę zaglądał na tekst, który mam przed sobą, dlatego żeby rozbierać to, jak wyglądały ostatnie pociski informacyjne służby wywiadu zagranicznego Federacji Rosyjskiej. Więc tak, ostatni pocisk dezinformacyjny, ja mówię pocisk informacyjny, ale chodzi o dezinformację. Brzmiał tak: Polska przyspiesza przygotowania do aneksji zachodnich ziem ukraińskich. Uwaga, Polska przyspiesza. Co to oznacza? To oznacza, że już wszyscy przecież muszą wiedzieć, że Polska już wcześniej starała się o to, żeby jakieś tam ziemie ukraińskie wchłonąć w siebie, do Polski wciągnąć i tak dalej. Jest to pierwsza potężna dezinformacja w tym pocisku albo w tych pociskach wystrzelonych w kierunku świata. Kolejne. Dezinformacja wskazuje, że rząd polski, mówi się o Warszawie, jest przekonany, że Polska zasłużyła sobie na hojne odszkodowanie za pomoc wojskową udzieloną Kijowowi i udzielenie schronienia licznym ukraińskim migrantom. Zwracam uwagę, jak tutaj pięknie zlepili dwie jakieś takie informacje, tworząc jedną wielką dezinformację, mianowicie to, że za pomoc wojskową to jest bardziej akcentowane, dlatego że to tylko utwierdza naród rosyjski, jak i cały świat ma utwierdzać w tym, że Rosja dzielnie wraz, ramię w ramię z Ukraińcami walczy z NATO i walczy z wojskami polskimi, które z jakąś tam nieprawomocnym rządem ukraińskim i nieprawomocną administracją, wszystkim nieprawomocnym, co tylko może być w rozumieniu rosyjskim, walczy właśnie z Rosją, która w ramię z tymi prawdziwymi Ukraińcami walczą. W każdym razie tak to mniej więcej wygląda. To już jest druga dezinformacja. Ten akcent, przypominam, jest składziony na pomoc wojskową. I teraz sedno tej dezinformacji. Uwaga! Działając proaktywnie, prezydent RP Andrzej Duda polecił służbom wywiadowczym przygotowanie w krótkim czasie oficjalnego uzasadnienia polskich roszczeń wobec Ukrainy. Polskich roszczeń wobec Ukrainy. Coś mi się wydaje, że z jednej strony Rosja nie rozumie albo nie chce przyjąć do wiadomości, że dzisiaj to nie jest żaden problem, nie ma żadnych roszczeń i że nie ma żadnej chęci w ogóle zawłaszczania czegokolwiek na wschodzie przez Polskę. To jest taka jedna rzecz. Natomiast pamiętajmy, że te pociski informacyjne, dezinformacyjne zostały skierowane do świata. Zostały skierowane do Rosji, czyli na użytek wewnętrzny, a także na cały świat. Co oznacza, że my i Ukraina w to nie uwierzymy. Nie uwierzą w to kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Przynajmniej większość, bo z Serbią to wiadomo, jak to jest ostatnio przy okazji, prorosyjski polityk, prorosyjski taki ewidentnie, został szefem wywiadu serbskiego. Taka mała informacyjka przy okazji. Natomiast w tą informację wiele krajów na całym świecie zapewne uwierzy, bądź będzie po prostu chciał uwierzyć, bo to będzie wygodne przy prowadzeniu obecnej polityki tych krajów.